Jak nie kijem, to pałą. Byłem teraz na Parsencie w Pyszce, to od razu zahaczyłem o mokradła Pyszka. I teraz tutaj spróbujemy sobie naleciutko za szczupaczkiem. Chociaż też bywają tu liny. Też można połowić. I inne fajne rybki, bo w ogóle ponoć ryb tu jest bardzo dużo. Wręcz za dużo i przez to mają co jeść. I nie chcą jeść tego, co my im dajemy. Bo przed chwilą tutaj porozmawiałem sobie z panem, który się na tym zna, który tutaj łowi. Ale na pewno szczupaki wiem, że na żywca biorą. Tylko trzeba mieć żywca ze sobą. A jak ja nie mam żywca, to sobie muszę się za... Zresztą ja bym nie siedział na żywcu, zacznijmy od tego. O, już zaczep. No jest strasznie tutaj gęsto pod wodą. Wow. Ale trzeba próbować. O. Ja oczywiście tylko spinning, bo trochę za nudne dla mnie jest tutaj siedzenie na żywca. Znaczy no, od czasu do czasu też można by niekiedy posiedzieć, ale co to za frajda. Tak więc spróbujemy szczupaczka jakiegoś wyrwać na z ultralighta. A mamy tutaj pole do popisu, bo mam mnóstwo przynęt. Mam teraz takiego raczka założonego, dużego dość. Takiego właśnie pod szczupaka. A koni tutaj ponoć właśnie mało jest, a przynajmniej nie gryzą. Tak więc tym bardziej tutaj szczupakowy te przynęty warto testować ponad innymi. Ale tam się plusnął, słyszeliście to? Ale bije. To jest to, o czym mi tutaj ten pan mówił. Że tu mam przyjść do zakrętu. Już widzę falę po nim. Tam on jest. Dobra, to teraz cicho. On gdzieś tutaj musi być, tu uderzył. On gdzieś tutaj musi być. Będziemy go szukać. Deszcz niestety zaczyna padać, co trochę mnie niepokoi, bo nie zamawiałem deszczu, ale może szybko przejdzie. Nie, jak dla mnie to trochę pozarastane za mocno na tego ultralighta. Tak jak ten pan mówił, że tutaj raczej te ryby mają co jeść. Dobra, spróbujemy jeszcze się na lekko pobawić. Trochę wiecznie jest. Mam nadzieję, że ten robal będzie mógł tutaj pokazać swoje sztuczki. No nie jest źle. Wiatr go nie ciągnie. Ładnie pod wodą go czuję. Trochę słabo lata na tej grubszej pletce. No, cieńszej nie założę na te zarośla, nie ma mowy. O, piękny rzut. Wyszedł.
Dobra. Tam jakieś koniki z tyłu za mną. Ale trafiłem, no. W same krzaczary. Dobra, chyba uda mi się wyciągnąć się. Ile ciągnę za sobą. Przesada. Bogata roślinność. Będę miał kolekcję. Zobaczcie, jaka muszka fajna. Wybrałem się na trocia, uganiam się za jakimiś małymi rybkami. Kończę z tym. Ostatni rzut i do domu. Ogólnie no widać, bąbelki jakieś tutaj chodzą, rybki są. No tutaj ponoć nawet liny po 40 cm. Ale to trzeba by wtedy normalnie wziąć jakieś tam robaki czy kukurydzę i tutaj łowić. No albo faktycznie na ultralighta też można, tylko już mi się nie chce po prostu. Już jestem wykończony. Innym razem może spróbuję sobie. Trzymajcie się, hej. Teraz taką wypróbujemy. Haczyczek taki malutki. Tego od spodu wbiłem sobie. Ja trochę go jeszcze poprawię, żeby bardziej. I zacząłem po prostu w połowie. Dzięki temu jest ładnie nabity. No bo stwierdziłem, że chwilę jeszcze się pobawię tutaj. Żeby złapać. Dobrze. Mamy tutaj tego robaka. Natomiast tutaj mamy ciężarek, nie? Więc sam robak, ciężarek leci na dół, a sam robak bardzo powolutku sobie opada za ciężarkiem. Jak ciężarek dojdzie do dna, to wtedy robak dopiero będzie powolutku sobie opadał, w zasadzie prawie wisiał w toni, można powiedzieć nawet. Czyli tak właśnie typowo pod białoryb teraz próbuję. Słońce wyszło, znowu grzeje cieplutko. Ten deszcz faktycznie nie był jakiś duży, tam kilka kropel spadło. To akurat mnie cieszy. Dobra, robaczek jest, jeszcze raz go do wody. Jest. Mam rybę, ryba, 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 ryba. Jest rybka. Pięknie. Jest płoteczka. Jaka smukła. A czekaj tutaj, o. Zgrabna, śliczna płoteczka. Dobra, płoteczka odpłynęła. A my łowimy dalej. Widać, że ten ultralight ich całkiem daje radę. Pod białoryb. Te robaki to w ogóle rewelacja dla mnie. Już kilka właśnie. I cert połowiłem na niej właśnie. Teraz widzicie płoteczkę. Płoteczek też nieraz połowiłem. Bardzo zacna przynęta. Może jeszcze jedną rybeczkę. O, skubnęła jakaś. Bardzo powolutku. Zobaczcie, jaka powoli prowadzę to. Dobra, tym razem nie ma.
No dobra, teraz to już naprawdę ostatni rzut. Ole się plusnęły tam. Tutaj. Bo jakiś szczupak je tutaj goni. O kurczę, ale wariaty. Akurat ostatni rzut. Tuż koło ryby pluskającej się. No nie się naprawdę. Dobra, starczy, koniec. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i inne takie tam. Co tam jeszcze? No właśnie, miał być ostatni rzut. To jest zbyt uzależniające. Ciężko jest. Jak widzę, jak się ryby pluskają, to ciężko jest zrobić ten ostatni rzut. A może właśnie tu szczupak grasuje, dlatego. Tak, tam jakąś obrotóweczkę spróbuję może założyć jeszcze.